Jesteśmy na targach IEM 2015 w Katowicach. Na stoisku zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski w grze Brawl. Do wygrania jest Xbox One. No powiedzmy, że łatwo poszło. Przeciwnik był dosyć wymagający, bo to jest jedna według mnie też z trudniejszych postaci. Przeciwnik grał. Tego zabrakło. No, troszeczkę szczęścia, ogrania. Kolega dobrze grał, widać, że Bomberman kiedyś tam był ogarniany. To była runda druga. Drugie zwycięstwo, tak? Drugie zwycięstwo rzędu. Gra jest bardzo prosta na samym starcie, ponieważ wszystkie postacie charakteryzują się tą samą egzekucją, jeśli chodzi o skillset, mimo to, że on jest unikalny. Największy walor tej gry to bardzo szybko rozgrywka. Bardzo szybko możemy zagrać sobie do trzech zwycięstw. Ta gra ma na pewno duży potencjał, jeżeli chodzi o e-sport. Jak widzimy właśnie tutaj te mistrzostwa, które no, wywołują też sporo emocji, bo stawka też jest wysoka. Jest upragniony niedzielny finał, tak? Jest. Udało się na szczęście. Będzie też triumf w niedzielę? Nie wiem, jeszcze jest jeden ciężki przeciwnik. Udało się, jestem szczęśliwy i trochę taki podjarany. No i w zasadzie ja czekałem na błąd przeciwnika, a on pewnie czekał na mój błąd. Zauważyłem to, że on w ogóle nie stawiał bomb, ja też nie stawiałem, bo się baliśmy, że sami się zabijemy. Udało mi się uzyskać tytuł Mistrza Polski w grze Brawl. Naprawdę nie spodziewałem się, że przyjadę do Katowic i wrócę z Xboxem. I ten chłopak zaczął grać wczoraj, ja dwa dni temu, ja całe życie grałem w Bombermana i czuję, że wreszcie to się przydało. Także jestem bardzo wdzięczny, że taka gra została stworzona. Brawl!